Witajcie, z tej strony Konrad i Extreme Hardware. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia oraz przesłuchania materiału, który jakiś czas temu miałem przyjemność nagrać w studiu Black Tea wraz z Piotkiem Liptonem Szymańskim. Podcast Black Tea to studio założone właśnie przez Piotra, Blacka oraz Kubę. Pozdrowienia serdeczne dla chłopaków. Ciekawy materiał nagraliśmy, poruszamy dużo wątków związanych z tematyką hardware, sytuacją na rynku, czy to z kartami graficznymi, czy z procesorami. Bardzo ciekawa rozmowa w fajnej, przyjaznej, luźnej atmosferze. Również sporo informacji na temat tego, czym się zajmuje w ogóle Extreme Hardware. No ja tam występowałem gościnnie, także miałem przyjemność nieco o tym opowiedzieć. I teraz tak. Na naszym kanale tylko i wyłącznie zapowiedź, natomiast w opisie macie link do bezpośrednio kanału Black Tea i bezpośrednio materiału. Tam zostawiajcie komentarze, lajkujcie. Oczywiście u nas też pod tym materiałem zostawcie komentarz, dajcie lajka. Natomiast głównie skupcie się na materiale i na kanale chłopaków w tym przypadku. Zwiększajcie zasięgi, dawajcie suba i dawajcie jak najwięcej łapek w górę. Kanał Black Tea, bardzo ciekawa inicjatywa, na której możecie zapoznać się z rozmowami prowadzonymi z różnymi ciekawymi gośćmi, no, mającymi wiele do powiedzenia na tematy związane głównie z IT. Także bez spoilerowania zachęcam Was do obejrzenia i śledzenia kanału. Dodam jeszcze od siebie, iż poza samym podcastem, który wyszedł naprawdę ciekawie, jesteśmy z niego zadowoleni. Spędziliśmy czas w świetnej atmosferze, rozmowy prywatne na różne ciekawe tematy, także bardzo fajny klimat. I aby nie zapeszając, powiem Wam, że mamy w planach z chłopakami jeszcze ciekawe rzeczy i bardzo możliwe, że w tym miesiącu uda się nam nagrać coś bardzo wyjątkowego, co za czas jakiś ujrzy światło dzienne. Także trzymajcie kciuki, ja trzymam, będzie się działo i właśnie o to chodzi. W podcaście miała też wziąć udział Agnieszka, z którą prowadzę Extreme Hardware, natomiast no wyszło tak, że nie wyszło finalnie, ale przez chwilę pojawi się nasz przyjaciel, piesek Kleksik, który swoją pozytywną energią roztacza radość wokół, także zawsze to też pozytywny akcent. Pozdrawiam Was serdecznie i tutaj też ważna informacja, na naszym kanale tego podcastu nie zobaczycie, nie usłyszycie, ponieważ gdybyśmy go wrzucili równolegle albo nawet parę dni po tym, kiedy został wrzucony na kanał Black Tea, no to niestety ani u nas nie byłoby wyświetleń, ani u chłopaków, bo tak działają algorytmy YouTube'a. Także u nas w opisie link bezpośrednio do materiału, i tam zostawiajcie komentarze, tam się na tym materiale skupcie. Pozdrowienia i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!